No ma wariaty, witam w kolejnym odcinku Plug, Ink i Wolf i w nawiązaniu do poprzedniego odcinka postanowiłem nazwać grzyba, bo dzisiaj będziemy znowu walczyli z grzybem, głupota flotara ponieważ yy, walnąłem pewny pewien błąd nie wiedziałem czegoś z poprzedniego odcinka i mówię, kurde muszę jakoś się ukarać i nazwijmy, nazwiemy grzyb nazwijmy, nazwiemy grzyba yy, głupota flotara, także jedna łapka w górę to jedna głupota flotara która opanuje cały świat albo coś takiego i uwaga, nie czytałem za bardzo waszych komentarzy z radami jak, yy, jak zawalczyć tym grzybem, ponieważ w poprzednim odcinku nie udało mi się opanować świata grzybem, ale wyciągnąłem z tego wnioski. Jeżeli w tym odcinku mi się nie uda, no to wtedy wezmę wasze komentarze pod uwagę, okej, okay, sobie zapiszę tutaj w notatniczku niewidzialnym i będę wiedział jak przejść. Na razie po prostu chcę spróbować sam. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, normalne i na, nie, nie, nie zombie. Zombie był ostatnio głupota plotara. O, piękna nazwa i wiem, że jest normalna apokalipsa za. Zombie. Także do tego na pewno dojdziemy sobie na spokojnie. Jesteś nowym grzybem. Ok. Jestem grzybem, moja głupota bardziej jest grzybem. I tu mamy uwaga uwaga. Uwaga, tu jest wybrzeże Kości Słoniowej. Powiem Wam, że z nagrywaniem jest tak, że podczas nagrywania na przykład zapominacie jednej rzeczy. A gdy tylko wyłączacie nagrywanie, wrzucacie ten film do programu i tak sobie go przeglądacie, nie oglądacie, czy tam nie było, e, czy czegoś nie trzeba wyciąć, to się zastanawiacie, jak mogliście tego nie wiedzieć. Serio, ja, ja wiem, że z, wasy, z Waszej perspektywy to inaczej wygląda. Próbuję się usprawiedliwiać. Na, naprawdę próbuję się usprawiedliwiać m, m, moją, moją głupotę, ale dobra. E, Zatakujemy sobie w, w Rosji. Mówiliście, że Rosja będzie spoko? To jeszcze w nawiązaniu do innego. Głupota flotara zakaziła pierwszego człowieka. Słaby i przystosowany do zimnego klimatu, musi ewoluować przy pomocy punktów DNA i spróbuję teraz troszeczkę powstrzymać, um, powstrzymać objawy. To były? Nie, przenoszenie. Najpierw inwestujemy w przenoszenie. Na razie jedna osoba oczywiście jest zarażona. Głupo... Głupota flotara to grzyb. Zarodniki nie mogą się przemieszczać na drugie odległości. Okej, okay. czyli trzeba będzie zainfekować nowe kraje w ten sposób. Na przykład bierzemy sobie tu i nowy kraj losowy całkowicie, akurat jest Co, Polska? Myślałem, że Polska to by był mm, zbieg okoliczności. Pomyślnie, wy ewoluowałeś głupotę Flotara. Pięknie. Po prostu. Będę się cieszył, gdy będę wymawiał tą nazwę, na, naprawdę. Oczywiście pamiętajcie, że możecie w komentarzach pisać swoje propozycje na choroby, albo jak nazwać. Im śmieszniejsza, tym lepsza. Im bardziej się będzie nadawała na tytuł, to tym lepiej oczywiście, bo żyjemy w erze clickbaitów. Także jeżeli nazwę wirusa, wirus, no to. No to nikt nie kliknie w ten film, a jeżeli nazwę głupota flotara, to może ktoś, ktoś wejdzie sobie w ten film. Okej? Okay? Rozumiemy się, rozumiemy. Oczywiście wszystkie nowe osoby zachęcam do subskrypcji, zostawienia dzwoneczka, żebyś miał powiadomienia o filmie. E, Zależenia na Facebooka, zostawienia lajka. Dobra, już mamy to z głowy. Ja wiem, to jest tak denerwujące. Ja czy, jak oglądam sobie filmy, Włączę i ktoś na przykład właśnie gada o tych wszystkich rzeczach na początku, ja to skipuję sobie, mówię, dobra, gościu, zamknij mordę, ale to działa, ok? To, to działa niestety. Dlatego jakbym oglądał ten film, to też bym przeskipował ten fragment, w którym gadam o tych subach, łapka w górę, dzwoneczkach z ta Także spokojnie, ja jestem po waszej stronie, ale jednocześnie, jednocześnie robię co innego. Mam nadzieję, że mam nadzieję, że mnie nie znienawidzicie za to. Okej, okay, weźmy sobie przenoszenie w regionach wiejskich. Czy Rosja jest regionem wiejskim? Ciekaw jestem, czy można to gdzieś zobaczyć sobie. Na przykład, patrzcie, klikamy sobie Rosja i badania medyczne, zdrowi, zarażeni, martwi. Tu mamy port. Ale nie, 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 chyba nie ma. Dzień jak codzień, pięknie. Dzień jak codzień, aha, czyli nic ciekawego się tutaj nie dzieje. No, ale bardzo mnie ciekawi, czy głupota flotara roznosi się z osoby na osobę. Czyli ciekawe, przez co się roznosi ta osoba, znaczy ta, ta głupota moja. No, bo na razie przez jakieś tam zwierzęta hodowlane typu owce, no typu owce jedynie. Dobra, ym, ile mamy? 22 osoby. No właśnie z grzybem jest ten problem taki... Że on się bardzo powoli rozwija, ale jak już pierdzielnie, to po prostu cały kraj potrafi opanować bardzo, bardzo szybko. I weźmy sobie przenoszenie przez wiatr na transport lotniczy. Okej, okay, jeszcze musimy przez transport wodny, bo w Rosji jest tutaj jest tutaj port, także musimy z tego też skorzystać. I może gdzieś ten, ta głupota moja gdzieś poleci sobie dalej. Na jakieś wakacje, na przykład do Australii. Na przykład. Okej, okay, to, to jest Olimpiada. No dobra, olimpiada jeszcze widzicie, bo to jest, mieliśmy core gry, czyli taki rdzeń, tam wszystkie rzeczy zostały przetłumaczone i później twórcy dodawali różnego rodzaju, nie wiem, związane z eventami, z wydarzeniami na świecie i to już nie zostało przetłumaczone, jak na przykład te nowe wszystkie choroby typu wampiry. Do wampirów sobie wrócimy, po kurde, jak uruchomiłem to, bo w pierwszym odcinku, jak uruchomiłem to mówię, kurde, ale ta gra się zmieniła, jakieś podróżowanie wampirów. Teraz oczywiście jestem smarter, więc powinienem sobie z tym poradzić. Głupota flota Zaraża kilkaset osób w Rosji. Okej, okay, no 235 osób, nie wiem czy to jest tak dużo. Weźmy sobie drogę, em, drogę wodną, teraz zrobimy i trzeba będzie oczywiście zainwestować w tabletki, odporność na leki, bo z tym też ostatnio był problem. Na razie wiecie, to jest. Walka o przeniesienie choroby na nowe kraje, bo mamy na razie. Głupota flotora zmutowała i. Obiegu... Dobra, mamy kaszel. Okej, okay, jeżeli będzie coś poważnego, dopiero wtedy, e, wtedy zaczniemy, mm, zaczniemy się tym martwić. Dobra, weźmy sobie tutaj grzybka i tutaj grzybka. Na... Proszę, żeby tu. E, af... Okej. Okay. Afryka. Mamy w Afryce. W Angolii oraz w Afryce, Afryce Zachodniej to jest oczywiście parę, parę różnych krajów. Głupota flotara zakaże coraz więcej krajów. Kontroluj dalszy postęp, jasne. Tylko muszę rozwinąć teraz odporność. Czekajcie, gdzie to jest? Właściwości, tak, muszę um, rozwinąć odporność na tego na wysokie temperatury, bo inaczej głupota flotara nie przeżyje w takiej. Okej. Okay. Coś, coś kliknąłem, jakieś newsy mi się pokazało. Głupota flotara zakaził zakaziła już tysiące osób w Rosji. Choroba rozprzestrzenia się coraz szybciej. No i widzicie, właśnie to jest ten grzyb. Żaden inny kraj, Kazachstan, Chiny nie został zarażony, ale głupota flotara tylko w jednym kraju się szerzy i robi zadymę totalną. Dobra, 14 punktów DNA musimy mieć. Niech ten kaszel będzie. Mówię, to jest pewnie, to jest, znowu przegram to. Uwaga, spoiler, pewnie przegram po raz kolejny, ale chciałem po prostu spróbować za wszelką cenę sam to zrobić, a nie czekać na wasze komentarze i po prostu iść według waszego schematu. Wiem, co popełniłem, co zrobiłem źle, zobaczymy, czy jeszcze jakieś nowe rzeczy wyskoczą, czy sobie już z tym poradzę. Głupota, ok, niż gruźlica, czyli całą Rosję tak naprawdę mamy, um, mamy zarażoną, spoko. Tutaj um, kraje Bałtyku. Mhm. Nic w sumie się. O! Finlandia, niby zimne kraje, ale jednocześnie zostały zarażone, nie? Widocznie nie była potrzebna ta odporność. I zobaczymy, czy. Uuu, dwa kolejne kraje. Mm -hmm. bardzo dobrze. Odporność na leki sobie za chwilę weźmiemy. Tylko, że to 15, bezsenność, um, tylko to, że to 15 punktów wymaga. W tarcie oku, głupota flotara, dobra, zostaliśmy odkryci. Ups, będzie, będzie problem. Jest, jest też duży problem, ponieważ jakby nie, nie mam punktów DNA kompletnie. No, nic kompletnie punktów nie dostaje, jest kompletna cisza. Rosja pierwszy kraj, który polecił lekarzom rozpoczęcie. Już! Już? N naprawdę już? Oni chcą robić szczepionie. Nie, dobra, nie robią. Teraz głupota flotara zaczyna rozprzestrzeniać się na świecie. Ou, uh, uh, a dlaczego nagle się zaczęło rozprzestrzeniać na świecie? Co, co ja takiego zrobiłem, że to zaczęło działać w ten sposób? Dobra właściwości? Bierzemy odporność na leki, bo wcześniej w ogóle to olałem kompletnie i później. Um, Okej, okay, pliki, pliki CAD, spoko. Tutaj na razie, o w Polsce, w Polsce 53 osoby są zarażone, bardzo dobrze, bardzo dobrze sobie z tym lecimy i muszę jeszcze oczywiście te wszystkie rzeczy tutaj porozwijać, ale jest problem, bo nie mam punktów DNA, żeby co, cokolwiek tutaj, e, cokolwiek tutaj zrobić. No niby są jakieś nowe kraje, wiecie, się pojawiają tutaj, Europa powoli zaczyna cierpieć, ale na przykład Kazachstan, w Chinach też tak samo, e, w Indiach, gdzie takie rzeczy powinny się rozwijać e, jako pierwsze, bo wiadomo, że tam jest dużo ludzi, no to nie wiem, to, to jakoś po prostu nie, nie chce działać. E, dobra, e, szanse mutacji w, w gorącym klimacie, e, drogą lądową, dobra spróbujemy sobie ptaki i może, o, Kanada, pamiętam w poprzednim odcinku miałem problem z Kanadą, a teraz jakoś to, jakoś to zadziałało, okej, okay. Kazachstan, Chiny jeszcze dobrze działają, e, Aha, czyli podczas Olimpiady po prostu wykryli tą chorobę i nie wiadomo, czy igrzyska nie zostaną odwołane. No też mnie to bardzo ciekawi. Um, organizacje haretywny planują dzień świadomości o głupocie flotara. Takie transparenty, głupota flotara. Musimy się chronić przed nią. W sumie jest smutno, że tak sobie sam cisnę. Nie powinienem tego robić. Głupota flotara z i rozumiem obiad wysypka. Wkleś nazwy. Torbiel, wysypka. To, to już wiesz, że coś jest nie tak. Um, dobra, weźmy sobie, zwłaszcza w gorącym klimacie, czyli czy Brazylia się liczy do gorącego klimatu? Wydaje mi się, że tak. Mówię, to pewnie są gdzieś informacje. Olimpijski spoiler. Um, ludzie zainfekowani głupotą flotara, um, podróżowali do Rio i po prostu roznieśli tą chorobę i będzie po prostu lipa. Dziękuję bardzo, Brazylio. Dziękuję. Dziękuję za to, że um, za to, że dostałem takie darmowe rzeczy, co? Za to, że za darmo roznieśli choroby. Widzicie, jak Afryka Zachodnia zaczęła cierpieć? O, słyszałem komara. Czyli komar gdzieś tam sobie poleciał. Dobra, weźmiemy biedne regiony i trzeba będzie jeszcze zimne regiony. Chociaż, czekajcie. Trzeba sobie sprawdzić. Norwegia. W Norwegii Norwegia już jest zarażona. Okej, okay. także weźmiemy sobie odporność na leki. Spowalnia pracę nad lekiem. I mogę jakiś kolejny kraj rozwinąć. 7 punktów. Dobra, 7 punktów. Bo jeszcze mm, mamy jeszcze, widzicie, więcej krajów jest niezarażonych. Gdybym się udało na przykład w Australię strzelić, to by było spoko. Ale to jest, mówię, mała szansa. Te wszystkie Indonezje. Um, o, nowa Gwinea chyba nie została ostatnio zarażona. Jak Z Grenlandią też jest problem. Także na to wszystko potrzeba czasu. I spróbujemy zaraz tą odporność na zimno zniwelować trochę. No Islandia, kurde, niby widzicie. Tak, trochę, trochę działam, ale to jest jeszcze za mało, żeby cokolwiek tutaj zrobić. Okej, okay, ewoluuj i zobaczymy, czy to od razu. Głupa ta flota została umieszczona na liście obserwacyjnej, mimo niewielkiego niebezpieczeństwa ostrzeżono rządy. No spoko, fajnie, fajnie. E, dobrze mieć, mieć dobrze mieć świadomość po prostu, że takie coś istnieje. Nudności. Dobra. Mamy na razie nudności i spróbujmy 8 punktów, gdzie się pojawi? Kurde, no nie tutaj, gdzie chciałem. No, jak chciałem gdzieś tutaj. A tak to, no dobra, Chiny tam niby za... wow, 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 wow. wow bo tam się. Um, nici spada przetasowanie genetyczne. Dobra, to mówiliście, żeby używać po prostu jak już będzie zaawansowana praca nad lekiem. 30 punktów DNA lecimy z tematem. Um, przenoszenie wszystko mam odblokowane. Niby. A nie, dobra. Gryzonie. Dobra. Czyli na przykład i w Indiach rozumiem, że to będzie wtedy ładnie działało i już zaczyna się, zaczyna się praca nad lekiem, także trzeba mieć odłożone te punkty i szybko to idzie. Naprawdę teraz jestem pokonany jeszcze szybciej, a to jest bardzo dziwne, bo wydaje mi się, że troszkę lepiej mi idzie, tak czy siak. Okej, okay, 34 punkty, zwiększa, okej, okay, w bogatych krajach. Mm, wysłane za, za mm, przyspieszne opracowywanie lekarstwa w głupocie flotara, rozbijaj niebieskiej bańki. 12%! Ludzie, co, co tu się dzieje? To, co nie tak miało wyglądać. Dobra, przetasowanie genetyczne. To, to będzie mój as w rękawie, którego będę musiał, em, którego będę musiał używać. Okej, okay, niby zarażamy coraz więcej krajów, bo się pojawiają cały czas czerwone bańki i to bardzo dobrze. Ok, um, zobaczmy, jakie kraje jeszcze nie zostały zarażone. Czekajcie, kliknijmy sobie świat. Zobacz, ile tego jeszcze jest? Wow, 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 wow. Objawy um, właściwości, czekajcie, um, przetasowanie genetyczne pójdzie. Ok, lecimy odporność na leki 2, żeby jeszcze po prostu to zwolniło. I mamy anemię, bez utraty punktów. I przetasowanie genetyczne, z tego co zrozumiałem z waszych komentarzy, trzeba używać e, na samym końcu. To znaczy, jeżeli jest już mało, mało, po prostu procent zostało do ukończenia tego lekarstwa, to wtedy klikamy przetasowanie genetyczne i oni muszą zaczynać, cofa ich postęp, tak? Eksperci dostrzeli bardzo wysoką migrację ptactwa. Mmm, bardzo dobrze. Tylko, o, Australia już zarażona. Nowa, kurde, Grenlandia, zobaczcie. Znowu Grenlandia nie została, um, została jakby wyjęta z tego wszystkiego. Okej. Okay. Oj, 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 coś tutaj się pojawiło. Czekajcie, 43 punkty. Lecimy. 11. I. Odporność na zimno. Dobra, spróbujemy w ten sposób. Ok, Nowa Gwinea. Tylko ja bym chciał, żeby to była jednak Grenlandia. Byłem nawet przekonany, że to będzie Grenlandia. Ok, 40 punktów. Weźmy odporność, tak przenoszenie. Nie, nie wiem czy jest warto, właśnie czy warto cały czas to przenoszenie rozwijać czy lepiej to zostawić po prostu. Głupa ta flota raz i objął, ob, rozwinął objaw hemofilia. Okej. Okay, 41% na lekarstwa. I z tego co widzę jest... Mam bardzo mało punktów. Znaczy za zaczyna tych punktów być coraz mniej. Zobaczmy, jak świat wygląda. Karaiby, Grenlandia, Islandia, Madagaskar, Filipiny, Nowa Zelandia. Czyli no właśnie, zawsze jest problem z tymi wszystkimi wyspami, które są oddalone po prostu. Um, o, Madagaskar, niby blisko, ale jednak nie, nie jest tak blisko. Jak, jak, jak bym chciał, żeby było. Przetasowanie genetyczne to jest mój az w rękawie. Czekajcie, ile to punktów wymaga? 30 punktów. Dobra. <laughs> Może jak będzie 60% to walne, to żeby po prostu e, zobaczyć, na czym dokładnie to działa, jak to jak to się prezentuje. Na razie w ogóle ludzie nie umierają. No, to jest. To jest dziw, znaczy dziwne, to jest normalne raczej, że ludzie nie umierają, bo nie mam jeszcze rozwiniętych jakby objawów e, na zabijanie. Tylko myślałem, że w sumie grzyb trochę bardziej zmutuje, a no, zobaczcie, on tak naprawdę nic nie robi. No, ko kompletnie nic ten grzyb nie robi. Zapalenie płuc, ok, zapalenie płuc. E, chyba może być już um, obrzęk płuc, zwłóknienie płuc, wymioty. Uff. Zapalenie płuc. Ludzie w zimnym klimacie szczególnie narażeni. Halo, no to Grenlandia. Gdzie... Grenlandia, gdzie wy jesteście? Zaraził już większość świata. Mm -hmm. No i teraz bym musiał zabijać ludzi, ale jednocześnie potrzebuję jednego punktu, żeby zrobić to przetas. A, a ja już mam tyle. Ja już mam, dobra, bierzemy. Pek. I zobaczymy na czym to będzie polegało. No, 10% cofnęło. Hmm. Szczerze, spodziewałem się, że będzie odrobinkę lepiej. Um, coś musimy już śmiertelnego. Przenoszenie objawy. Kurde, no to, to, to nie tak miało wyglądać. Dobra, już z intensywnym wysiłkiem. Czyli. Ewoluj agresywne objawy lub ewoluj odporność na lekarstwo. Mniej zauważalne. No tak, nie jest mniej zauważalne. O, przetasowanie genetyczne dwa, trzydzieści punktów, ale już, tu już nie ma opcji, um, nie ma opcji, że to wygram. Niestety. Bo Grenlandia, e, Islandia, no Islandii, dobra, widzicie, już zamknęli lotniska, porty, wszystko, nie ma po prostu e, szans, aby się tam dostać. W sumie zobaczy jeszcze. Karaiby, Grenlandia, Islandia, Madagaskar, czyli Głupota flotara. No, nie wiem, nie wiem gdzie popełniam błąd z tym grzybem, mm, ale to, to już po prostu poczekam na wasze komentarze, wyciągnę z nich wnioski, bo myślałem, że po prostu um, wiem, wiem co źle zrobiłem, ale jednak kurde, no cały czas mamy te kraje. Ok, torbiale bez użycia punktów DNA, właściwości. Tu nawet nie mogę tego e, przyspieszyć, bo nie mam, nie mam punktów DNA. Także moi drodzy, jesteśmy świadkami końca bardzo powoli. 87%. Mało osób zabiliśmy. Czekajcie, zobaczmy. Zarażeni. Ja pierdziel 7 miliardów osób. Nie milionów. Miliardów. To jest, bo to jest taki też żart, że na przykład jest ileś tam milionów osób, a ktoś się poprawia. Ej, ale tam jest to miliardów, nie milionów. A ty mówisz, nie, milionów. I to jest na tym polega ten żart. Mniej, mniej więcej. Dobra, 16 punktów. Kolejna przegrana. Grzyb po prostu mnie pokonuje. Ale przynajmniej ludzkość pokonała. Um, przynajmniej ludzkość pokonała głupotę Flotara, i to mnie cieszy. To, to mnie w miarę cieszy. Niestety nie mogę już tutaj nic zrobić. Chociaż bardzo bym chciał. Mogłem oczywiście ewoluować i jest szansa, że Grenlandia to będzie. Albo i nie. Im bardziej głupota Flotara krzywdzi i zabija ludzi, tym bardziej oni będą starali się go wyleczyć. Pamiętaj o tym, kiedy rozwijasz swoją plagę. Tak, tak, wiem. Wiem, że tak to działa. Wiem, że cały świat. Um, Cały świat uratowany, no przetrwał. Kurde, nie tak to miało wyglądać, naprawdę. Spodziewałem się, że wiecie. Jedno potknięcie i tutaj od razu um, od razu sobie polecimy. Głupota Flotara została wytępiona. Czyli jest jeszcze dla mnie nadzieja. Ja wam dziękuję za uwagę. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, możecie go ocenić. Możecie mi napisać Rady, bo myślałem, że sam dam radę, ale jednak. Moja wewnętrzna głupota jest zbyt duża, żeby sobie z tym poradzić. Dziękuję. Na razie, pa pa.